Witajcie, z tej strony Sadio i tak oto rozpoczynam nową serię na kanale, która będzie jednym z kilku regularnych projektów w tematyce Śródziemia, jakie będą się pojawiały. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o historii miecza Gandalfa, zwanego po prostu Glamdringiem w wersji angielskiej, oczywiście i w polskiej. Jako drugą nazwę, choć rzadko używaną, jest Bitter, bądź jak to mawiają orkowie, tudzież gobliny, młot na wroga. Oczywiście w zależności od przekładu książki. Z tego co mi się wydaje, są 3 lub 4 inne nazwy, o których nie wspomnę, bo po prostu nie pamiętam. Niemniej jednak nie są one ważne. Zacznijmy od tego, że pierwszą erę oznacza się od 1050 roku, jako i wtedy elfy zostały przebudzone. Potem pierwsza era była liczona chronologicznie, czyli tak jak każda inna od pierwszego roku, w którym Słońce zostało stworzone przez Valarów. W przypadku pierwszej ery trwała ona do 590 roku. Zakończyła się pokonaniem Morgotha i wygnaniem go za Ardę oraz uwięzieniem pod Fai. Tyle słowem wstępu. Otóż Glamdring, czy inaczej wspomniany wcześniej Młot na Wroga, tego określenia używają głównie elfy, został wykuty w Gondolinie przez wspomnianą rasę. Ów miecz został wykuty podczas bitew o Beleriand, które toczyły się między wojskami Morgotha a sprzymierzonymi elfami oraz Edainami. Tym określeniem oznacza się ludzi, którzy przybyli do Beleriandu w pierwszej erze i zaprzyjaźnili się z elfami. Niestety nikt nie wie, w którym dokładnie roku ostrze zostało wykute. Jedno jest pewne, zostało ono wykonane dla króla Gondolinu, czyli Turgona, który w 64 roku rozpoczął budowę Gondolinu, zaś zakończył w 116. Owy miecz został użyty tylko dwa razy. Pierwszy nastąpił podczas bitwy od Nirnaeth Ardonedite bodajże. Poprawną nazwę macie tutaj właśnie na ekranie. Bitwa miała miejsce w 473 roku, czyli musimy założyć, iż ostrze zostało wykute przed tą datą. Drugą zaś bitwą, którą był niestety upadek Gondolinu, jaki miał miejsce w 510 roku, zginął wtedy m.in. Glorfindel podczas walki z Balrogiem. Niemniej jednak bitwy z pierwszej ery, drugiej czy trzeciej, a nawet czwartej będziemy jeszcze się zagłębiać nie raz i nie dwa. Wróćmy teraz do tego, co stało się z Glamdringiem po upadku Gondolinu i śmierć króla Turgona. Tak naprawdę miecz zaginął na ponad 6000 lat. Źródła podają, że został zrabowany przez orków. Możliwe, że tak właśnie był, ale co się z nim dokładnie działo przez ten czas, nikt nie wie. Jedynie możemy się domyślać. A kiedy znów został odnaleziony? No właśnie tutaj pojawia się Gandalf i kompania Trina Dębowej Tarczy. Zacznijmy może od momentu, kiedy krasnoludy zostały pojmane przez trzech troli, czyli Toma, Bertha i Williama, z tego co dobrze pamiętam. Całe szczęście dla nich Bilbo był na tyle mądry, by grać na czas. I tak oto pojawił się Gandalf, który za pomocą swojej magii ukruszył skałę, a promienie słońca rozświetliło obozowisko troli, co sprawiło, że skamieniał. Oczywiście, jak to zwykle, Thorin zamiast podziękować Gandalfowi, jedynie mu wypomniał, czemu tak późno, nie? A wiesz, byłem na grzybach i tak się jakoś zeszło, ale zobacz, nazbierałem pysznych muchomorów. A Thorin, Boże, za co mnie to spotkało, nie? Jeszcze ten uśmiech Gandalfa, który mówi, oni się jeszcze nie domyślili, że karmi ich tymi grzybami od tygodnia. Ja cię kręcę. Dobra, nieważne. Teraz tak na poważnie. Po przeczesaniu obozowiska troli, bohaterowie znaleźli nieopodal jaskinię. Nie musieli w sumie długo się zastanawiać, czy ktoś tu wcześniej mieszkał, bo zapach i sterty rupieci definitywnie wskazywały na owe trolle. A krasnoludy, jak to krasnoludy, znaleźli złoto przy samym wejściu, więc zaczęli chować do kuferka ile się tylko dało. Swoją drogą, ta mina Dwalina jest bezcenna, coś w stylu, kurwa, za każdym razem to samo, nie? Jeszcze na dodatek, tuż po tej scenie Gloin mówi do Dwalina, że zakładają lokatę długoterminową. No kurde, ile razy bym tego nie oglądał, to za każdym razem zawsze mi to rozbawi. Jak reszta krasnoludów zakupywała tą swoją lokatę długoterminową i rozglądała się po jaskini, Thorin znalazł dwa miecze. Jeden z nich wręczył Gandalfowi, który po pobieżnym przyjrzeniu się stwierdził, że iż miecze są
iż miecze nie zostały stworzone przez trolle ani przez ludzi, tylko są pochodzenia elfickiego. A jak wiadomo, elfy i krasnoludy nie znoszą się. No wyjątkiem od tej reguły jest bardzo nam znany duet, czyli Legolas i Gimli, ale też od samego początku, gdy się poznali, jakoś nie połali do siebie miłością. Dobra, wracając do tematu. No to Thorin sobie pomyślał, no nie biorę tego szmelcu. Na co Gandalf odparł, że lepszego ostrza nigdzie nie znajdzie. No to wtedy akurat Thorina to przekonało, żeby jednak miecz zabrać ze sobą. Gdy już wszyscy się zbierali, Gandalf zauważył jeszcze jeden, raczej sztylet. Było nim żądło, które po wyjściu z jaskini podarował Bilbowi. Mówiąc, że ostrze jest elfickie i że rozświetli się na błękitny kolor, jeżeli w pobliżu pojawią się gobliny lub orkowie. No nie oszukujmy się, Bilbo nie był zbytnio przekonany co do tego, ponieważ nigdy nie posługiwał się mieczem i po prostu nie chciał walczyć. I właśnie tutaj Gandalf powiedział jedną z moich ulubionych kwestii z pierwszej części Hobbita, a mianowicie, że ma nadzieję, iż nigdy nie będzie musiał go użyć, ale jeśli tak się stanie, to żeby zapamiętał te słowa. Prawdziwą odwagą nie jest odebranie komu życia, a oszczędzenie go. Te słowa wypowiedział również w Władcy Pierścieni w stosunku do Froda, gdy wraz z drużyną pierścienia przechodzili przez kopalnię morza. I ilekroć słyszę te słowa, to aż mi się po prostu ciepło na serduszku robi. W Hobbicie i Władcy Pierścieni gra aktorska połączona z soundtrackiem oraz właśnie wspomnianą wcześniej linią dialogową to po prostu magia sama w sobie. Umieściłbym tutaj tą scenę, ale nie chcę dostać ostrzeżenia o prawach autorskich, dlatego w opisie znajduje się dla Was link do filmiku zawierającego tą scenę. Wróćmy teraz do tematu Glamdringa. Ogólnie owy miecz Gandalf znalazł w 1941 roku trzeciej ery. No, znaczy nie ten miecz, tylko właśnie ten. Uprzednio pokazałem Wam na zdjęciach z filmu. Miecz służył mu przez te wszystkie lata, aż do książkowego i oczywiście filmowego Władcy Pierścieni, co miało miejsce w przypadku filmowego od 3018 roku do 3019 roku trzeciej ery. Zaś 29 września 3021 roku z Zatoki Księżycowej Gandalf wraz z Frodem, Bilbem, Galadrielą, Elrondem oraz elfami wysokiego rodu odpłynęli do nieśmiertelnych krajów, czyli tam, gdzie początkowo miała odpłynąć Arwena, ale zrezygnowała i poślubiła Aragorna. I tak oto właśnie trzecia era dobiegła końca. Niestety, ale nigdzie nie znalazłem konkretnych informacji na temat tego, czy biały czarodziej wziął ze sobą miecz. W filmie Petera Jacksona Gandalf nie zabrał ze sobą Glamdringa. Dowód na to mamy tutaj na zdjęciu, gdzie dokładnie widać, iż nie ma do siebie przypasanego miecza. Owy miecz jest na tyle długi, że no, po prostu nie zmieściłby się pod jego szatą, a nawet jakby, to byłoby wyraźnie widać coś, co z niej wystaje. Osobiście jestem zwolennikiem teorii, że miecz powierzył Aragornowi, a ten schował go w skarbcu Minas Tirith bądź powiesił go na ścianie w sali tronowej jako wyrazy szacunku w stosunku do Mithrandira, ale oczywiście jest to tylko moje skromne zdanie. Wspomniałem również w połowie filmu o tym, iż Glamdring, czy tam Bitter, ma kilka tłumaczeń w zależności od przekładu. Jeśli jesteście ciekawi, to w opisie wkleiłem spis wszystkich przekładów w języku polskim oraz zamieściłem link do playlisty poświęconej serii Miecze Śródziemia. Na razie oczywiście jest tylko ten film, ponieważ dopiero rozpocząłem serię, ale w miarę upływu czasu będzie ich więcej. No i w sumie to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał. Był to pierwszy tego typu film na moim kanale, ale oczywiście nie ostatni. Mam jeszcze trochę pomysłów w zanadrzu, także możecie być spokojni. Materiał w przyszłości o tematyce Śródziemia pojawi się znacznie więcej. Także do zobaczenia, a raczej w sumie usłyszenia niebawem. Trzymajcie się, cześć.